Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku Rozmów Tatuowanych i dzisiaj spotkaliśmy się na Tattoo Days w Łodzi z Hemp Gru i porozmawiamy sobie na temat jaki? Na temat tatuaży. Powiedzcie mi chłopacy, tatuaż w hip-hopie w Waszym życiu, jaki odgrywa rolę ogólnie? No dla mnie to przede wszystkim symbolika, bo moje tatuaże, które robię, na ogół nie są elementami zdobieniowymi, tylko wyrażają to, co jest dla mnie ważne, więc symbolizują coś. Tak? Tak, to na ogół u mnie jest. Chociaż słyszałem, że Ferrari się nie okleja, ale... Nie, no to właśnie... Z tym Ferrari to jest taka właśnie gadka, dla mnie to ogólnie nie pasuje. Ferrari się nie okleja, no dobra, no ale każdy ma jakąś pasję, jakąś tam wizję i tatuaże to jest coś, co nas wszystkich łączy. Nieważne, czy ktoś jest pracownikiem, artystą czy biznesmenem, tatuaż to tatuaż. Co Wy na ten temat sądzicie dalej? Ja podzielam tutaj Maćka słowa, tak naprawdę dla mnie każdy tatuaż, który mam, coś oznacza, coś głębszego i nie robię z siebie pisanki, że tak powiem, każdy robi to, co lubi, wiadomo, niektórzy lubią sobie powrzucać różne postacie z bajek i tak dalej, to ich jara, każdy ma, że tak powiem, swoją drogę w tym temacie, tak? I ja podchodzę do tego, że każdy mój tatuaż też coś dla mnie oznacza głębszego, ważniejszego, tak? Ja myślę, że wszyscy niewolnicy byli tatuowani, jako prawdziwy niewolnik też mam tatuaż. Ogólnie, jakie plany co do Waszych kolejnych tatuaży? Macie jakieś plany, czy to wy bardziej robicie na spontanie, czy to jest przemyślane bardziej, coś takiego? No na ogół przemyślane, tak, jak najbardziej. Ja w tej chwili mam super pomysł na nowy tatuaż. Wybieram się do Amsterdamu, do Wajskida, żeby mi go wykonał. Zainspirowałem się Stanisławem Szukalskim i taką jego pracą pod tytułem Dziedzictwo. Polecam sprawdzić sobie, bo jest bardzo ciekawa naprawdę. Ten to też oczywiście według mojego odbierania ma jakiś symboliczny przekaz i dlatego mam zamiar sobie wrzucić taką rzecz. Okej, także myślę, że na ten temat wszystko. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę, życzę sukcesów, a Wy, jeżeli podobało Wam się to, co my tutaj tworzymy, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, trzymajcie się, hej! Pozdrawiamy! I oczywiście na samym końcu zapomniałem, dziękuję, zawsze wygasa, bo to po 2 minutach wygasa, żeby baterie oszczędzało. Dziękuję bardzo Laonda, Salon Tatuażu w Warszawie, za możliwość przeprowadzenia wywiadu z fajnymi chłopakami. Dziękuję bardzo, hej! No, pozdrawiam całą ekipę. Elo, załoga. Hej. Laonda. Elo.